Na samym początku była idea, żeby polatać w PV, ale już wiem, że sędziowie są bardzo oporni, nie chcą żadnego drona w trakcie meczu nad boiskiem. Dzisiaj jestem na realizacji na stadionie w Warszawie, stadion Polonia, i będziemy transmitować rozgrywkę futbolu amerykańskiego. A dzisiejsza transmisja odbywa się za pośrednictwem Śląskie TV. Więc będziemy po prostu najprawdopodobniej latać Mavikiem i trzymać się poza granicami samego boiska, no ale trzymam kciuki, że jednak uda się cokolwiek jakby pokazać, no. Zobaczymy, czas pokaże, walczymy z organizatorami, a ja w tym czasie idę się właśnie rozkładać na moje stanowisko. No i oczywiście zaczynam od krzesełka. Najważniejsze to sprawdzić pozycję i krzesełko, czy jest wszystko w odpowiednim miejscu. Mamy Mavika, mamy FPV, ale najważniejsze to jest podłączyć sygnał i sprawdzić, czy on dochodzi. Jak dochodzi, to już później będzie z górki. Sygnał został podpięty, bardzo prosta instalacja, tylko trzy kabelki, bo zasilanie HDMI, SDI. Idę się przejść do reżyserki i zobaczyć, czy wszystko wchodzi. Wchodzi. Sygnał. To tobie muszę dać, bo ty będziesz latał. Na realizację taką, to znaczy live z drona FPV, zawsze troszeczkę przebudowywuję quada. To znaczy antenę od VTX-a daję troszeczkę wyżej, a kamerę z przodu wysuwam do przodu po to, żeby żaden prop nie wchodził w kadr. Niestety dzisiaj małe szanse są, że polatamy FPV podczas rozgrywki, więc dopóki nie mogę latać nad murawą, no to FPV nie ma sensu. Raczej będziemy nagrywać to wszystko z Mavika. Co nie do końca jestem pocieszony, ale co zrobić, no. Zasady. To zasady. Boisko się zapełniło. Za mną się rozgrzewa drużyna, także zaraz zaczynamy show. Dobra, a co u mnie? Jaki jest status? Całe stanowisko przygotowane. Jedziemy ten event na dwie ładowarki i na Mavika 3 Pro. Jest po transmisji. Wylatane jest nie wiem ile, 10 pakietów, może więcej. Byłem w powietrzu, jest godzina 19:17, byłem w powietrzu od 15:45, więc ponad 3 godziny. Jakby ktoś pytał, jak wygląda ponad 3 godziny latania w kółko, to właśnie tak. Super, udany dzień, wracamy do domu.